Witaj na kanale Krychu Gotuje. Dziś pokażę Ci, jak przygotować tradycyjne polskie danie, czyli łódka w sosie koperkowym. Rozpoczynamy od przygotowania udek, które na godzinę przed smażeniem solimy. Tak przygotowane udka odstawiamy. Po godzinie czasu udka wyciągamy. Obsypujemy z każdej strony mąką. Czas na smażenie. Na patelni dobrze rozgrzewamy tłuszcz. Kładziemy nasze udka i obsmażamy z każdej strony. Gdy dobrze się zarumienią, dodajemy pół szklanki wody. Przykrywamy i dusimy przez godzinę na wolnym ogniu. W międzyczasie możemy posiekać koperek, który wykorzystamy do przygotowania sosu. Gdy udka są już prawie miękkie, przykładamy je do rondla wraz z powstałym wywarem. Czas na przygotowanie zasmażki. Na patelnię wkładamy 30 g masła oraz dodajemy 20 g mąki. Obsmażamy, dodajemy wodę oraz 1/4 powstałego wywaru z rondla. Gdy zasmażka jest gotowa, przykładamy ją do udek. Lekko solimy. Dodajemy pokrojony wcześniej koperek. Dodajemy śmietanę. Całość dokładnie mieszamy. Przykrywamy. Chwilę jeszcze dusimy. Udka serwujemy z ryżem. Życzę smacznego i do następnego gotowania.